Dzień dobry, Mateusz Ben, zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w informacjach: przetarg w sprawie rozbudowy lub budowy nowej A4 oraz filmowe miasto na kartach legnickiego kalendarza. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na przebudowę lub budowę autostrady A4 na odcinku pomiędzy Wrocławiem a Krzyżową. W grę wchodzą trzy warianty, które mają poprawić bezpieczeństwo oraz przepustowość drogi. 17 grudnia został rozpisany przetarg na opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą techniczno-logistyczną na rozbudowę bądź budowę autostrady A4 w okolicach Legnicy. Dokładnie chodzi o odcinek od węzła Krzyżowa do Wrocławia. Zadaniem projektantów będzie analiza możliwych wariantów kompleksowych działań, których celem będzie poprawa bezpieczeństwa, przepustowości i funkcjonalności dolnośląskiego odcinka autostrady A4. Termin składania ofert to akurat przypada na 22 stycznia, więc za miesiąc. Następnie komisja przetargowa zweryfikuje złożone oferty i wybierze najkorzystniejszą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada minimum 3 koncepcje w ramach tej inwestycji. Jeden wariant zakłada rozbudowę istniejącej A4 poprzez budowę jednej jezdni równolegle do istniejącej A4 po wcześniejszym przebudowaniu węzłów i budowie nowych obiektów inżynierskich. Drugi wariant zakłada budowę A4 w nowym korytarzu, który będzie przebiegał stroną południową, na przykład od węzła Wrocław Wschód do węzła z istniejącą A4 do wysokości Legnicy. Natomiast trzeci wariant zakłada budowę autostrady A4 w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową istniejącej autostrady. Po otwarciu ofert wszystko będzie analizowane. Dopiero wtedy będziemy znali koszty, będziemy znali terminy realizacji. Ważne są wszystkie rozwiązania, które ta analiza nam przedstawi. Planowany termin na podpisanie umowy z wykonawcą to druga połowa kwietnia przyszłego roku. 15 lat za kratami grozi 39-letniemu sprawcy kradzieży alkoholu i artykułów spożywczych w dwóch sklepach na terenie miasta. Mężczyzna groził przy tym pracownikom nożem i działał w warunkach recydywy. W minionym tygodniu doszło do dwóch kradzieży rozbójniczych na terenie miasta. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w sklepie spożywczym przy ulicy Czarnyckiego, kiedy to mężczyzna z półki sklepowej zabrał butelkę wódki oraz napój i dwie zupki błyskawiczne. Kiedy sprzedawczyni zauważyła to, że mężczyzna wychodzi nie płacąc za towar, zareagowała, próbowała tego mężczyznę zatrzymać. Wtedy on wyciągnął nóż i zagroził jej pozbawieniem życia, a następnie uciekł z tego sklepu. Następnego dnia doszło do bardzo podobnego zdarzenia przy ulicy Chojnowskiej. Wtedy sprawca również zagroził użyciem noża pracownikowi ochrony, jeżeli ten wezwie policję. Dojeżdżając na miejsce, policjanci dostrzegli dobrze im znanego 39-latka, skazanego wcześniej za podobne przestępstwa. Zatrzymali go i osadzili w policyjnym areszcie. Okazało się, że ten mężczyzna był skazany prawomocnym wyrokiem już za tego typu przestępstwa, dlatego odpowiadać teraz będzie w warunkach recydywy, za które grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd przychylił się do tego wniosku i aresztował 39-latka na 3 miesiące. W środę odbędzie się premiera legnickiego kalendarza na 2019 rok. Tym razem legniczanie będą mogli na kartach znaleźć filmowe kadry swojego miasta. Kolekcjonerzy powinni się ustawić w kolejce po kalendarz o godzinie 18 w Galerii Piastów. Po Legnicy z lotu ptaka i zdjęciach miasta robionych za pomocą dronów kalendarz na przyszły rok nosi nazwę Śladami filmowego miasta. Nie będziemy opowiadać w kalendarzu o filmach, które w Legnicy powstały, ale o tworzeniu całkiem nowego filmu z miejsc przepięknych, zabytkowych, niezwykłych, miejsc z duszą, które zostały zaaranżowane jak gdyby na nowo. Na kartach kalendarza można więc znaleźć legniczan, którzy wcielili się w rolę aktorów oraz unikatowe automobile. Egzemplarzy starej, przepięknej, stylowej motoryzacji. Te samochody, które na zdjęciach będziemy mogli w kadrach filmowych zobaczyć, pochodzą z Legnicy. W większości, dlatego że w Legnicy jest kilka klubów, jest kilka stowarzyszeń, które właśnie te
tego rodzaju hobby uprawia. Upragniony nowy kalendarz będzie można zdobyć w środę w Galerii Piastów. Na godzinę 18 zapraszamy wszystkich kolekcjonerów legnickich kalendarzy miejskich do Galerii Piastów, do dużego patio. Tam właśnie zawsze odbywa się premiera kalendarza legnickiego. Tam zawsze można otrzymać egzemplarz. Są tacy, którzy potrafią wygospodarować kilka egzemplarzy. Urząd Miasta zapewnia, że kalendarzy nie zabraknie. Jeżeli dopisze pogoda, to na placu Meisslera będzie można na żywo podziwiać pojazdy z kalendarza. Legnickie Centrum Kultury podsumowuje 2018 rok. Dyrektor Grzegorz Szczepaniak mówi, że legniczanie mogli skorzystać z wielu ciekawych propozycji, a kolejne czekają już w przyszłym roku. Według Grzegorza Szczepaniaka najważniejsze w mijającym roku było doskonale rozwijające się konwersatorium organowe. To jest impreza już dzisiaj o nieprawdopodobnej sile energii takiej artystycznej, bo tam są zaklęte niesamowite zupełnie rzeczy i myślę, że potencjał ciągle bardzo, bardzo duży. To jest taka impreza, którą od kilku lat patrząc z bliska siłą rzeczy, obserwuję, jak ona się właśnie rozwija, jak tam jest tej energii coraz więcej, to jest taka właściwie erupcja. Coraz więcej propozycji związanych jest również z Legnicką Akademią Filmową. To jest też taka impreza, która rzeczywiście ciągle robi bardzo duże wrażenie i która przyciąga tą swoją taką innością. Satyrykon, klasa sama w sobie, niezwykle ciekawa wystawa. Ja tą wystawę kilka dni temu oglądałem przy okazji wernisażu w Warszawie po raz kolejny. I rzeczywiście, no, tegoroczna wystawa jest wyjątkowa. Legnickie Centrum Kultury dopina właśnie szczegóły wydarzeń, które będą miały miejsce w przyszłym roku. Legniczanie przeżyją wiele ciekawych emocji kolejny raz. Trzech tenorów wystąpi podczas koncertu noworocznego 1 stycznia. Bogusław Morka, Mirosław Niewiadomski oraz Mariusz Adam Ruta oraz orkiestra pod batutą Bogny Dulińskiej to gwarancja dobrego wejścia w nowy rok. Legnickie Centrum Kultury zaprasza do wejścia w nowy rok śpiewająco. Pomoże w tym koncert trzech tenorów, który odbędzie się w Akademii Rycerskiej w Sali Królewskiej oczywiście 1 stycznia o godzinie 19. Usłyszymy oczywiście wszystkie znane nam już wcześniej być może szlagiery, operetek czy też muzykali, piosenki hiszpańskie, włoskie. Koncert trzech tenorów to nie tylko muzyka i śpiew, ale show, w którym dominuje humor i zabawa. To już wszystkie informacje na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.